Na Dolny Śląsk z Saksonii dotarł kolejny transport 100 tysięcy maseczek. Od wielu lat Samorząd Województwa Dolnośląskiego współpracuje z Saksonią dzięki bardzo wyraźnej intensyfikacji pełnego zrozumienia sytuacji także i Dolnego Śląska przez przede wszystkim premiera Saksonii Michaela Kretschmera otrzymujemy pomoc w różnych formach. To nie tylko wspominane już niejednokrotnie testy wykonywane w laboratoriach w Dreźnie. Tu muszę powiedzieć, że już wykonano tam dla Dolnoślązaków około 3000 testów, w tym niemała część dotyczy mieszkańców regionu jeleniogórskiego, ale także otrzymujemy wsparcie rzeczowe. Wczoraj otrzymaliśmy transport z Saksonii w około 100 tysięcy masek ochronnych. Wcześniej były to również maski, a także i ochronne kombinezony. A maseczki rozdysponowane zostaną do dolnośląskich jednostek medycznych. Za tę pomoc przeogromnie dziękujemy rządowi Saksonii, dziękujemy naszym partnerom, że mimo swoich także i problemów dostrzegają problemy regionalnej naszej dolnośląskiej społeczności.